Let's get ready to rumble! Hola chicas, lecimy z make-upem! I zaczniemy sobie od makijażu brwi i tutaj będzie się działo. Słuchajcie, tutaj nie ma miękkiej gry. Biorę sobie właśnie tą pomadę w kredce od marki Eveline. Tu mamy Go to Brow. I zaczynam sobie może od delikatnego przeczesania moich brwi. I teraz rysujemy i zaczynamy od zewnętrznej strony, bo tutaj musi być bardzo ciemno. Dobra, moc na brwiach już mamy, bo jak wiecie bądź nie wiecie, to w sumie nie wiem, jeszcze raz. Mamy już zaznaczone nasze zewnętrzne końce brwi, jak widzicie moc jest z nami. A teraz zaznaczymy sobie właśnie te początki, które mają być takie wyblurowane, czyli takie wiecie, podkreślone bardziej od dołu. I wyczesane do góry. I tym samym cofamy się do 2016 roku, kiedy to nasze brwi wyglądały właśnie tak. No ale to jeszcze nie koniec, bo teraz wlatuje korektor i w sumie mogłabym go wam najpierw pokazać. Eveline Liquid Camouflage. I sobie jeszcze musimy tutaj pięknie wszystko podczyścić, bo jesteśmy dzisiaj latina. Dobra. Na grzbiecie dłoni mam już korektor, biorę sobie taki skośny, płaski pędzelek. Widać go, nie widać, widać go, nie widać, widać go. I teraz sobie maczamy i hopsasa, lecimy z tą brwią. I od dołu to samo, odcinamy. Ma być idealnie odcięta, czarna, ciemna brew, ale początek nie ma być właśnie taki bardzo podkreślony. No dobra, mam chyba gotowy ten stelaż i słuchajcie, w latina brwi to mają być siostry bliźniaczki. Więc tutaj nie ma zmiłuj, musicie mieć idealnie równe brwi. I mam nadzieję, że moje właśnie takie są. A my lecimy do kolejnego kroku. No i lecimy sobie z makijażem twarzy i tutaj wjeżdżamy na grubo, bo wlatuje Wet n Wild Photo Focus. I tutaj proszę się nie ograniczać, podkładu ma być dużo, bo skóra ma wyglądać jak po Photoshopie. Tutaj nie ma żadnych porów, ani żadnych niedoskonałości. Jest piękna, ujednolicona cera i to właśnie będziemy zaraz robić. Co jest grane? I klepiemy, kochani. I klepiemy. Tutaj się dużo klepie, tutaj rączka pracuje, kochani, tutaj naprawdę nie ma to tamto, trzeba klepać, bo tutaj wszystko musi być zagruntowane. Myślę, że teraz mogłabym zatrudnić się na budowie, bo tynk musi się zgadzać. Tutaj uważajcie na ten stelaż brwi, bo tu nie można tego ruszyć. Czekajcie, może prawą? Nie, tak nie wyjdzie. Odpocząć chwilę. I jeszcze troszkę sobie podoklepuję, bo jeszcze za mało klepałam. W miejsce, gdzie jeszcze czuję potrzebę. Chociaż ja wcale takiej potrzeby nie czuję, ale no tutaj musimy, kochani, musimy. No dobra. Jeden grunt mamy nałożony, ale na niego nakładamy kolejny, czyli korektor. I tutaj lecimy na grubo pod okiem. I pod drugim też. I czoło też. I broda. I co teraz robimy? Dobrze myślicie? Klepiemy dalej. I kiedy jestem już chodzącym betonem, to teraz sobie wszystko jeszcze zagruntujemy. I ja na razie skupimy się na obszarze pod oczami i tutaj przychodzi z pomocą Paezę Puff Cloud. Ja rozgubiłam puszek. Lokalizacja puszka trwa. Gdzie ja ten puszek położyłam? Dobra, nie, dobra, już nie będziemy tracić czasu na razie na ten puszek. I
I tutaj też się nie ograniczamy, bo trzeba wszystko naprawdę solidnie przygruntować, aż się sypie dosłownie. Ale nie ma miękkiej gry. Trzeba sobie poradzić. Dobra. Jestem cała czerwona pod spodem, nawet tego nie widać. To też nagrałaś? Dobra, ludzie, wracamy na ziemię, bo mi się tylko rozpadnie. I teraz lecimy z konturowaniem na mokro i najpierw posłużymy się tym naszym, pudrem, bronzerem od Afektu w cieplejszej tonacji i nim sobie wykonturuję policzki. Jestem tak zgrzana, że masakra. Porobię sobie tutaj, biorę gąbeczkę i wszystko wtłaczam. I tutaj lecimy dosyć wysoko tym bronzerem, bo nie mamy tu różu. Latina girl nie używają różu. Tutaj mamy tylko praktycznie bronzer. Jakby mało było klepania, to jeszcze sobie tu doklepiemy. Ale skoro latynoskie dziewczyny dają radę, to my też damy radę. I o czole też nie zapominamy. Musimy się ładnie opalić. Słuchajcie, jak na Latina girl przystało. I zaraz jeszcze będziemy konturować nos. Ale najpierw klepiemy tutaj. Po 50 godzinach wciąż klepiemy. Klepania nigdy za mało, za dużo, już sama nie wiem. Ale słuchajcie, czuję, że moja skóra pod spodem woła mnie, po prostu krzyczy na mnie, że ja sobie to robię. I teraz biorę sobie jeszcze bronzer właśnie też w kremie, ale od marki Paese. To jest we współpracy z Krzyszkowską i odcień 01 i konturujemy sobie nos, bo tutaj jednak lepiej jest wziąć sobie troszkę chłodniejszy kolor. I jak ja mam ten nos wyszczuplić? No dobra, lecimy sobie tak po bokach i pamiętajcie, że możecie nawet wjechać sobie jakby wbrew, bo to jeszcze bardziej wam ten nos wyszczupli. I teraz sobie to delikatnie rozmyję gąbeczką. No i teraz lecimy z bronzerem w pudrze kamieniu. Tak. I tutaj posłużymy się, już naprawdę przez to klepanie, to już nawet mówić nie potrafię, bronzerem od Eveline. I tu mamy tą serię Feel the Bronze w odcieniu numer 1, czyli Milky Way. I bierzemy sobie na pędzelek i lecimy po tym naszym bronzerze w kremie. Pamiętamy też o nosie i tutaj troszkę mniejszym pędzelkiem. Tylko pamiętajcie, żeby wszystko dobrze blendować, bo w Latina make-up nie ma takich, wiecie, ostrych granic między na przykład bronzerem a pudrem, więc tu musi być wszystko ładnie rozblendowane. I teraz przyszedł czas na puder na całą twarz, więc bierzemy sobie wersję Puff Cloud od Paese, ale właśnie tą wersję do twarzy. I lecimy z odcięciem, troszkę podkreśleniem naszego konturowania, więc tu też nie żałujemy pudru. Także baking też tu się musi zgadzać, także nie dość, że mamy szpachelkę, to jeszcze mamy baking, czyli branża budowlana i branża piekarska, cukiernicza, tak? Myślę, że mogą to być moje nowe, mogę sobie to wpisać w CV, śmiało. I omiatamy sobie jeszcze czoło, to znaczy z tym omiataniem to wiecie, po prostu klepiemy, ale tym razem produkty suche. Więc to jest jedno wielkie klepisko. Troszkę nos. Okej, i twarz już zostawiamy w spokoju. Myślę, że to wszystko już tutaj niech sobie posiedzi, ale jedyne, co mogę powiedzieć takiego, znaczy nie jedyne, ale to, co mogę powiedzieć pozytywnego,
to, że moja twarz wygląda jakby naprawdę tam był jakiś filtr upiększający nałożony. Jest wszystko gładziuteńkie. A my przechodzimy do makijażu oczu i makijaż oczu w Latina Makeup to w sumie jedynie dwa elementy, czyli kreska eyelinerem plus sztuczne rzęsy. I naszą kreskę zrobimy sobie za pomocą linera Vibo i to jest Boho Woman. I kreskę robimy taką dosyć konkretną. Może ona nie powinna być jakaś, wiecie, bardzo długa, ale taka dosyć gruba. Dobra, jedną kreskę mamy, teraz lecimy z drugą. Kuku. I teraz element taki wow, czyli sztuczne rzęsy. I słuchajcie, mam tutaj dwa modele. Jeden z marki Ibra i drugi z Ailur. I muszę sobie zaraz popatrzeć, jak one będą się prezentowały na oku i niestety tutaj ten krok zrobię off camera, bo nie umiem przyklejać rzęs tak do kamery, muszę się skupić. Także zaraz się widzimy już w rzęsach. I witamy się z powrotem. Tak, wiem, teraz mam po prostu wachlarze, ale o to w tym wszystkim chodzi. I dla podkręcenia jeszcze tego looku zrobimy sobie taki mały pstryczek w postaci dodania rozświetlacza. Tak, dobrze słyszeliście, rozświetlacza w wewnętrznych kącikach. Muszę uważać na te moje wielkie rzęsiory. I na czubku nosa. Ja ogólnie tak nie robię, ale Latina tego wymaga, więc ja sobie to jeszcze troszeczkę to rozproszę. I może troszkę... Nie, okej, okay, dobra. Bo już bym się rozpędziła, już chciałam nakładać na łuk kupidyna, a nie. Także makijaż oczu mamy już za sobą i teraz przechodzimy do ust. I na usta w pierwszej kolejności pójdzie właśnie konturówka od Eveline. To jest ta seria Varieté i tutaj mamy numerek 1 i lecimy z obrysowaniem naszych ust. I Latina Girl mają to do siebie, że mają zazwyczaj duże usta, więc tutaj nie boimy się delikatnie przesadzić z obrysowywaniem, ale delikatnie, żeby też nie zrobić karykaturalnego efektu. I tą samą konturówką wypełnicie sobie jeszcze troszkę boki, tak jakby troszkę sobie rozcieniamy jeszcze ten kontur. I w środek ust weźmiemy sobie róż w kremie od Eveline, tej serii Wonder Match i delikatnie sobie go wklepiemy. No i mamy to, kochani, słuchajcie. Generalnie, jak widzieliście, bez takiej mojej wewnętrznej i zewnętrznej męki się nie obyło, ale efekt końcowy chyba był tego warty. Sami musicie to ocenić. To może jeszcze raz. I co ja mogę powiedzieć o tym makijażu? Na lato nie powiedziałabym, że to jest idealny trend, zwłaszcza na upały, ale taki okres jesienno-zimowy, który czeka nas niedługo, myślę, że jak najbardziej może się sprawdzić i na większe wyjścia również. I nie zostaje nam nic innego, jak rozpocząć rundę drugą. A to się już kameruje. Oj, excuse me, ale kawka jest taka dobra. Łyczek kawki wzięty, nie mogłam się powstrzymać, także możemy przejść już do malowania i wykonamy sobie właśnie makijaż latte, który w kontrze do tej naszej turbomocnej latiny będzie taki już stonowany i delikatny. A jak go zrobić, to zaraz Wam pokażę. I zaczniemy sobie tutaj od makijażu brwi i ja użyję sobie pomady od marki Eveline. To jest pomada z tej serii Brow and Go, jeśli się nie mylę, tak. I biorę sobie spiralkę, mydełko i włoski wyczesujemy właśnie, nie już tak bardzo do góry, ale tak taki naturalny kształt nadaje. Czyli jakby lecimy sobie po naszych naturalnie rosnących brwiach, bo już te brwi takie, wiecie, messy, takie bardzo postawione do góry, to już nie jest do końca takie modne, ale taki właśnie
naturalne ugładzenie brwi jak najbardziej. A ja lecę z drugą brwią. No dobrze, brewki mamy zrobione i teraz przechodzimy do makijażu twarzy i tutaj macie, można powiedzieć, że dwa sposoby na makijaż twarzy, bo możecie zacząć sobie od jakiegoś właśnie takiego mniej kryjącego produktu. Ja użyję sobie dzisiaj takiego kremu BB z Holika Holika, ale możecie też zacząć od konturowania na mokro i później sobie właśnie ujednolicać twarz za pomocą produktów. Czyli za pomocą na przykład właśnie korektora albo tego naszego kremu BB. Więc może spróbujmy sobie zrobić tą odwróconą kolejność, czyli to jest tak zwana metoda underpainting, gdzie najpierw zaczynamy od konturowania, a potem sobie tutaj wszystko ujednolicamy. Więc lecimy. Ale kawusia. I lecimy sobie z bronzerem, czyli Affect i pędzelek. I zaznaczamy sobie kości policzkowe. I tutaj mamy cechę wspólną latiny i latte, że naprawdę konturowanie skupia się tylko na bronzerze. I generalnie konturujemy się tak, jakbyśmy chciały się opalić, czyli pamiętamy też o czole. Troszkę zaznaczamy nosek, można też zaznaczyć sobie tutaj żuchwę, tak żebyśmy wyglądały jak byśmy były piękne, złociste od słońca. I takie wstępne konturowanie mamy już skończone i teraz ogólnie pamiętajcie o tym, że tutaj kładziemy bardzo cieniutkie warstwy, bo tutaj chodzi o to, że nawet jeżeli pod spodem mamy jakieś naczynka czy tam przebarwienia, to może być troszkę widoczne, bo tu chodzi o naturalność, jak najbardziej naturalny makijaż, więc wystarczy, że weźmiecie sobie korektor. Ja mam tutaj tą wersję Lumis Eveline Wonder Match i nim sobie będziecie pracować. I tutaj nakładamy sobie na przykład pod oczy, na brodę, na czoło i sobie to wszystko ładnie gąbeczką blendujemy, wtłaczamy. I tu nie musi być właśnie taki, wiecie, tynk jak w przypadku latiny. Tutaj im mniej, im mniejsza warstwa, im mniej kryjące, tym lepiej. I jeszcze nałożę sobie tutaj troszkę pod konturowaniem, żeby tutaj też troszkę tą twarz jeszcze ujednolicić i troszkę wyczyścić sobie ten kontur. Ale jak widzicie, wcale nie przejmuję się tym, że na przykład tutaj mam jeszcze jakieś prześwity czy tu, to niech sobie będzie, tak po prostu wygląda teraz moja skóra. I jeśli, tutaj już mamy wszystko już skończone, jeśli chodzi o makijaż twarzy, ale jeżeli czujecie, że gdzieś zakryliście za bardzo właśnie jak to konturowanie, to możecie sobie teraz do niego wrócić i delikatnie sobie tu podoklepywać. I pamiętajcie, że nie używamy różu, więc możecie się przesunąć tym bronzerem troszkę wyżej. I jeszcze nałożymy sobie właśnie rozświetlacz w kremie i tutaj posłużymy się rozświetlaczem od Lovely, to jest After Classes i to jest numerek 1. To jest taki właśnie złoty odcień bronzera i ja sobie go nałożę na grzbiet dłoni. Oj. Paluszek. I delikatnie sobie powklepuję na kość policzkową. I jak widzicie, poza policzkami rozświetlacz nałożyłam jeszcze tutaj na środek nosa i na łuk kupidyna. A teraz przechodzimy do pudru. I posłużymy się pudrem rozświetlającym, bo ta buzia musi być taka właśnie świeża i rozświetlona. I tutaj wezmę sobie od Eveline puder i to jest tej serii Flower Garden. I jego sobie tak nałożę dużym puchatym pędzlem, dosłownie omiatając sobie tak buzię. Tego pudru dajemy sobie tak dosłownie symbolicznie, żeby delikatnie utrwalić to, co mamy pod spodem. Przede wszystkim to nasze konturowanie na mokro. Nie wiem, co tu się teraz wydarzyło. Pędzel, where are you? Mam. Powiedzmy, że to się nie wydarzyło. Nikt nie widział. I twarz mamy już skończoną, więc przechodzimy do makijażu oczu i tutaj posłużę się paletką od marki Affect, czyli
paletką Pure Passion i będziemy sobie bazować właśnie na tych pięknych brązach, które przed chwilą widzieliście i sięgnę sobie może po, już Wam pokazuję, po ten kolorek i nim sobie pojadę po całej powiece. I tutaj tak naprawdę możecie użyć nawet bronzera i bronzerem sobie ładnie tutaj wszystko pomalować, dołożyć jakiś błysk właśnie taki w złotej tonacji i oko macie praktycznie gotowe, co zresztą zaraz zobaczycie, bo tutaj ma być oko szybko zrobione. I teraz zrobimy sobie coś sobie zrobimy, ale zaraz muszę zebrać myśli i pomyśleć, co my sobie zrobimy. Teraz weźmiemy sobie kolor Dusty Rose, ten tutaj. Może pomieszam go sobie z tym białym albo z tym tutaj bananowym i nim sobie troszkę podczyszczę jeszcze ten makijaż. Makijaż, jeden cień. I dla podbicia tego efektu, właśnie tego takiego ładnego brązu, wezmę sobie bronzer od Eveline, ten Glow and Go, to jest numerek 02 Jamaica Bay i jego podklepuję sobie tutaj w wewnętrznym kąciku i tak do połowy powieki. A tak idąc już w te brązy, to zobaczcie, jak bardzo staram się odwzorować jak najlepiej latte make-up i sama testuję, który brąz będzie najlepszy do tego makijażu, a ten sam bronzer nałożę sobie jeszcze na dolną powiekę. I tutaj już na całą powiekę dolną nakładam. Jak widzicie, w tamtym makijażu Latina mieliśmy klepanie, po prostu poziom, level, master, czy tam nie wiem, co jeszcze jest wyżej nad master, a tu mamy smeranie. Tak sobie powoli sączymy kawusie i jest taki chill, więc to na pewno też odróżnia te dwa makijaże, czyli sposób ich robienia po prostu. No, otwórz się. Dziękuję bardzo. Nie. Otworzyłam tylko po to, żeby zamknąć. Nie. Szukanie idealnego złota jest bardzo trudne, ale chyba znalazłam. I teraz tak. Teraz co ja mam ze sobą zrobić? Napiję się kawy. Po latach świetlnych szukania idealnego złota znalazłam i nałożymy sobie... Matko kochana, jak ja mam Wam to pokazać? Dobra. Nałożymy sobie to złotko z paletki od też Affectu i to jest In The Spotlight. Także nakładamy palcem. Na środek. A co? I teraz tak, jeśli chcecie delikatniejszy efekt, to dobrze jest taki pigment sobie nałożyć pędzelkiem, ale jeśli chcecie, żeby się bardziej błyszczało, czy jesteście sroczkami, to nakładajcie sobie takie cienie właśnie paluszkiem. I teraz lecimy z wykończeniem oka, ale kurczę, czy Wy widzicie, jak ładnie wygląda ten makijaż? W sensie, jak ładnie wygląda ta cera. Czy tylko ja się muszę nad tym zachwycać i czy tylko mi się to podoba? Dajcie znać. No coś pięknego. Ale dobra, lecimy z rzęsami i tutaj polecimy sobie w brązowy tusz, żeby dodać takiego jeszcze naturalniejszego efektu i tutaj również Eveline Varieté w brązowej wersji. I lecimy z malowaniem. Czy ja właśnie siedzę z otwartą japą? Być może, ale przepraszam, nie umiem inaczej malować rzęs. I teraz lecimy sobie z makijażem ust i tutaj będziemy mieć konturówkę i błyszczyk, czyli coś takiego bardzo też soczystego i też odbijającego światło, także wszystko nam ładnie jeszcze wypełni. Także przechodzimy do konturówki. A, jest to Eveline Varieté w odcieniu 3. I błyszczyk. Aha. Oj, udziabałam się, ale to zaraz się wytrzę. No i czy ten lip gloss nie robi efektu wow? No oczywiście, że robi efekt wow.
I jeszcze zapomniałam o bardzo ważnej rzeczy, czyli o piegach. Więc biorę sobie tą paletkę Pure Passion, którą robiłam makijaż oka i tutaj sobie porobię kilka piegów, żeby dodać jeszcze takiej naturalności. I mamy efekt końcowy. Słuchajcie, z tymi piegami mam wrażenie, że to wygląda jeszcze bardziej naturalnie. Także efekt końcowy mamy skończony i ja generalnie pierwszy raz w życiu chyba robiłam sobie piegi i tak myślę, że jeszcze jakbym zrobiła kilka razy, to bardziej weszłoby mi to w krew, bo teraz jeszcze tak do końca nie wiedziałam, jak to robić, ale ma to potencjał i wygląda całkiem ładnie. A teraz porównajcie sobie oba makijaże. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, który bardziej Wam się podoba, a my widzimy się w następnym filmie. Cześć! Hola, hola! Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału.